No łatwo raczej dzisiaj nie będzie. Witam w połowie listopada na kanale z wykrywaczem przez PL. Dzisiaj droga. Tak, droga detektorysty. Mam nadzieję, że nie przez mękę. Droga detektorysty. Detektorysty z wykrywaczem metali, nie z magnesem dzisiaj. A droga nie tylko przynosi, ale jak widać i w rzeczywistości. Jesienna droga, tutaj akurat odcinek łatwy do przejechania. Ale ogólnie droga, po której jeżdżą już tylko czasem jakieś ciągniki, maszyny rolnicze, ewentualnie jakieś auta terenowe, które nie boją się porysowania krzakami. I co z tą drogą? Droga nie jest od wielu lat normalnie uczęszczana. I warto byłoby sprawdzić, co można znaleźć na takiej drodze. No na pewno, jeżeli jeżdżą tu maszyny rolnicze, czyli można się spodziewać dużo pozostałości po tym, jak od przyczep, coś właśnie od traktorów. Fajnie by było poszukać koło drzew, tutaj takich starych, wiadomo, jak ktoś sobie siadał na poboczu, kiedyś się odpoczywał. No nie będzie to łatwe ze względu na krzaczory i zielsko, które być może jak odpadnie w zimę, będzie łatwiej to zrobić. A czy wyjdzie coś więcej? No mam taką nadzieję i to sobie sprawdzę. Ładna pogoda. Na szczęście na Pomorzu, jak widać, jeszcze nie ma śniegu. Także łatwo będzie z tego względu. Raczej sądząc, po miejscu do kopania już nie tak pięknie. No ale co, nie ma co przedłużać. Biorę się za wykrywacz i do dzieła. No i tak, dlaczego ta droga nie będzie łatwa? A no nie będzie łatwa dlatego, że ciężko ją przejechać ogólnie normalnym pojazdem, chyba że ciągnikiem, bądź tak jak Menel sobie poradził. Ale jak widzicie, są mi krzaki na środku drogi. Czasem nawet prawie mojej wysokości wystają gałęzie. Droga jest zarośnięta. Także auto terenowe albo pseudoterenowe, którym ktoś się martwi o lakier, no raczej tutaj nie wiedzie. A wykrywasz dzisiaj MyLab Vanquish 540 na ustawieniach z dyskryminacją. Dlaczegoż z dyskryminacją? Już spodziewam się tutaj raczej kupy złomu, tak? A jeżeli kupa złomu, to i dużo drobnych, stalowych rzeczy, jak nakrętki, podkładki. O, widzisz, przez krzaki trzeba się przedzierać. A i tak duże metalowe części czy blaszki będą dawać sygnały. Tego się nie pominie. Fajnie byłoby wejść gdzieś pod drzewa starsze. Jeżeli będą miejsca bez krzaków, to się to uda, ale co? Trzeba poszukać. Trzeba sprawdzić. Nie ma co się poddawać. I już sobie patrzymy, czy będzie coś więcej oprócz złomków. I tak, niełatwo może być nie tylko przez krzaki, ale nawet na drodze, gdzie ich nie ma. Trzeba pokopać w kamykach, którymi drogi były podsypywane często. Bo sygnał ładny. No i co? Wychodzą kawałki złomku, dlatego może na początku z dyskryminacją, która i tak takie ładne obiekty będzie wskazywała, a wiadomo, że szkoda czegokolwiek pomijać. A i wiadomo, jak i na plaży, jak i na polu, tak i na drodze, znajdki typu folika wszędzie się niestety znajdą. Tak, a że droga między polami, to spodziewam się głównie takich części rolniczych, będących już tylko złomkiem. Ale kto wie, jeżeli jeździło tędy coś rolniczego, chodzili też ludzie, to być może coś fajnego pogubili. Pierwsza niestalowa znajdka to amelinium, który się nie pomaluje już na pewno, bo jest zwłaszcza te w stanie rozpadu praktycznie. A było to chyba okucie od klamek, tak jak tu widzicie, tu górna bądź dolna część, miejsce na klamkę. No cóż, oby coś oprócz złomkowych znajdek jeszcze było.
Ale póki co dalej to wygląda jak wydobywanie części rolniczych w kamieniołomie. Chciałem kopać w kamieniach na drodze? Chciałem kopać w kamieniach na drodze. Chciałem więcej kolorów? Mam więcej kolorów. Chyba jakiś garnek bądź foremka. Kolejne aluminium. No i pojawiła się biżuteria w postaci pięknego łańcucha bez rapera na jej końcu. Tak, czy to droga, łąka, las, plaża, czy woda, kapselek musi być. To jeszcze nieszczęście, ale jest chociaż część odpadkowy. Ilość złomu rośnie. Jak na razie tylko złomu na drodze, więc pora na przerwę na jedzonko. Dzisiaj z wojskowych racji żywnościowych SRG makaron po bolońsku. Odgrzewany pysznie. Pysznie odgrzewany. Pysznie będzie smakować. Odgrzewany na wkładzie karbidowym, czyli bezogniowo. Niech sobie dochodzi. Niech się nagrzeje i jedzonko za parę minut będzie gotowe. No tak, jedzonko gotowe. Makaronik po bolońsku. Trzeba zjeść. Złom się zbiera. Także dojadam. No i co? Dalsza droga do traktorysty. Oby nie tylko po złom. No ale dalej wyskakuje złom i to niemałe kawałki. Nie ma co się poddawać. Nadzieja umiera ostatnia przecież. No i co? Prawie jak luger, tak? Kształt fajny, ale dalej to złom. No i cóż, a z biżuterii kolejny łańcuch. Też bez rapera. No i tak, złomki są. Nie mówię, że się nie spodziewałem czegoś więcej. Nie jest łatwo tu kopać. Krzaki, kamienie. Zielsko porastające dosyć wysoko. Fajnie byłoby się rozejrzeć pod takimi drzewami, gdzie ktoś przysiadał, o czym może świadczyć choćby ten tutaj, o, lądowy flaming pozostawiony. Trochę będzie łatwiej podchodzić, jak całkiem zima przyjdzie, opadnie te wszystkie zielsko. Będzie łatwiej i na pewno tej drodze nie odpuszczę. No cóż, a więc sytuacja wygląda tak. Pochodzone po drodze, poszukane. Co wyszło, to wyszło. Wyszło tego naprawdę dużo. Nieważne, że to jest złom. Nie będę go już tutaj rozkładał, żadnego podsumowania robił, bo to nie ma sensu. Powiem, że jest lekko ponad 20 kg. Od kawałków żeliwnych pieca przez kilka łańcuchów, inne grubsze żelastwa, trochę aluminium, masę złomu. No i co w związku z tym? Liczyłem, że będzie jakaś chociaż monetka, kilka monetek, coś ciekawszego, no ale nie, nie było, nie zawsze będzie. Czy to mnie zniechęca? Nie, nie zniechęca, działa wręcz przeciwnie. Na tą drogę, która biegnie tutaj wzdłuż i jest mało przejezdna, na pewno wrócę, jak trochę zielsko opadnie, gdyż już sobie trochę ułatwiłem, wybierając tego złomu, a im będzie jeszcze mniej zielska, to będzie łatwiej wychwycić drobniejsze sygnały i oby takie były. Także co, ja się dzisiaj żegnam, nie ma co się poddawać. Droga detektorysty, tak, usłana czasem jest złomem. Także i motywacja rośnie. Także do następnego razu, dzięki za oglądanie i pamiętajcie, nie poddajemy się, szukamy dalej.